Kibice, którzy w niedzielę oglądali mecz pomiędzy Fogo Unią Leszno a Eltrok z Włókniarzem Częstochowa, zapewne nie raz wstrzymywali oddech i patrzyli ze zdumieniem na to, co dzieje się pod Jasną Górą. Po fenomenalnej walce leszczyńskie Byki pokonały częstochowskie Lwy 49-41. Po pierwszej serii na tablicy wyników widniał rezultat 16-8 dla gospodarzy. Po równaniu toru w szeregach leszczynian powiało optymizmem. Australijski duet Doyle i Litsey do mety dowiózł 4 oczka, a w kolejnym biegu świetny popis dali Janusz Kołodziej i Emil Sajfudinow. Na półmetku zmagań Lwy prowadziły 24-18. W trzeciej serii gospodarze nie wygrali indywidualnie ani razu, a także nie byli już tak szybcy jak we wcześniejszych wyścigach. W 13 biegu para Litsey-Pawlicki wygrała podwójnie. Przed biegami nominowanymi leszczynianie prowadzili 42-36. Spotkanie rozstrzygnęło się w 14 biegu, gdy para Madsen i Woryna oglądała plecy Piotra Pawlickiego. Z kolei w ostatnim biegu wieczoru Janusz Kołodziej i Jason Doyle zdobyli 4 oczka i tym samym ustalili wynik spotkania na 49-41 dla Fogo Unii Leszno. Następnym przeciwnikiem biało-niebieskich będzie Apator Toruń. Punkty dla Fogo Unii Leszno zdobywali Emil Sajfudinow 7, Janusz Kołodziej 13+1, Jamon Litsey 8+1, Jason Doyle 10, Piotr Pawlicki 10+2, Krzysztof Sadurski 1, Kacper Pludra 0, Szymon Schlauderbach nie startował.